Mariusz Szulkiewicz, Indy KHP. Jesteśmy na oficjalnym Media Dayu przed galą XTB KSW 89. Ja ze mną Wiktor Peszta. Witamy w Polsce. Welcome Poland. Thank you. Dziękuję. No i właśnie od tego zacznę, bo witamy w Polsce, a nie w Czechach. Czy byłeś zaskoczony tym, że ta propozycja padła akurat na Gliwice? No niby niedaleko, no ale jak wiemy, że gala jest w Libercu w lutym, to raczej spodziewaliśmy się ciebie właśnie tam. Let's start with the fact that how much surprised are you with this offer for December coming for you, because we already know that the Liberec event is coming in February, so you would be like perfect match for that. But you're here in Poland, so how surprising was it for that? Well, I just wanted to fight as soon as I could, and last time I fought in September, so waiting till February, there would be like, I don't know, like 5 months. So if I'm healthy, I want to stay active. I just want to fight, and I don't really care if it's in Poland or if in Czech Republic. And maybe if everything goes well and I don't get injured, I can still fight in Czech Republic in February. Ja chcę być po prostu najbardziej możliwie aktywnie walczącym zawodnikiem, więc do Liberca jeszcze mamy 5 miesięcy, znaczy od momentu, od którego tam kontraktowaliśmy się, więc jak ja się dowiedziałem, że tutaj jest wolne miejsce, no to przyjąłem ofertę. Jeżeli wszystko będzie dobrze i nie będę miał żadnej kontuzji, no to wtedy też chciałbym wystąpić w Czechach w lutym. Jaki jest po przejściu do KSW odbiór twoich fanów w Czechach? Czy masz informację o tym, że dużo osób ogląda, że czeka na twoje walki, cieszy się z tego transferu? No bo wiemy, że mniej więcej między KSW a Oktogonem jest jakaś rywalizacja na rynku europejskim i te transfery, wiadomo, i w jedną, w drugą stronę, natomiast no, pytanie brzmi, czy twoi fani nie woleliby oglądać cię w czeskiej organizacji i jaki masz ich odbiór po debiucie dla KSW? Do you know anything about feedback from your fans that you actually signed with KSW and probably, because we know that there is a strong competition because the KSW and Octagon going on, and probably maybe they would prefer to see you there, so do you have any feedback from them? Yeah, some of the fans were a little disappointed. They wanted me to keep fighting in Octagon because it is like easier for them to watch. But the actual fans, the fans who understand the sport, were happy for me because I compete on higher level, and that's just what I want. I want to compete at the highest possible level. So that I'm where I'm supposed to be. No rzeczywiście, pewna część odzewu była taka, że łatwiej byłoby mi śledzić moje kroki po prostu na łamach Oktagonu i wiem, że część była niezadowolona. Niemniej no ja mam swoje sportowe ambicje i chcę się mierzyć z najlepszymi i wiem, że bycie w KSW to jest idealna ku temu platforma, żeby właśnie tak czynić. No nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o poziom kategorii ciężkiej, no to w KSW jest zdecydowanie wyższy niż w Oktagonie. Myślę, że jakby zostawić mistrza aktualnie jednego i drugiego nie byłoby kolokwialnie czego zbierać. Jaka jest twoja opinia? Jakbyś typowo starcie Moil de Vries. If we were to compare the heavyweight roster between Octagon and KSW, I would rather say that KSW is much better. But what would you say about your personal opinion about those two divisions, like competing against each other? And if you were to match up Moil and our, like KSW champ, what the outcome would be in your opinion? Like the KSW chamber is Octagon? Yes, yes. Yeah, I mean, it was part of the reason why I wanted to fight here rather than in Octagon, because of the competition. There is much more bigger guys, high level bigger guys that I can fight. And yeah, of course, Phil de Vries is a great champion. I would definitely pick him against the Octagon champion. And yeah, I hope I'll get to fight with him eventually as well. No właśnie to był jeden z powodów, dla którego ja tutaj finalnie chciałem się znaleźć, no bo wiedziałem, że poziom wagi ciężkiej tutaj całej dywizji jest na tyle wysoki, że ja chcę się mierzyć właśnie z najlepszymi i to mnie motywuje. No mam nadzieję, że kiedyś można by zrobić takie derby, zobaczymy jak to się potoczy, ale wtedy jestem gotowy do zawalczenia z każdym najlepszym zawodnikiem, bo to jest to, co mnie motywuje najlepszy, nie? Ostatnia walka no nie była najtrudniejszą walką z pewnością w twojej karierze, natomiast otrzymujesz w drugiej walce od razu byłego pretendenta do pasa. Czy sądzisz, że to zwycięstwo da ci po prostu walkę o pas? Ponieważ jak dobrze wiem, no KSW ma problem z rywalami dla Phila de Vriesa. So your last performance in here was like a pretty easy job for you, but then you have the former contender, title contender, so like the level is bigger. So what would you say about it right now?
Yeah, I definitely see Simon Bayer as a higher level competitor than was Philippe Stavovey. Mm-hmm. I think it is a step up. So I feel like I'm climbing up. It is like one step at a time, climbing up through the ranks, and I feel like I'm just taking one step at a time, and that's how I need to do it. As I said before, I hope I'll fight Phil DeVries eventually. I'm looking forward to it, but now I'm focused on my opponent right now, who is Szymon Bayer. Mm-hmm. No tak, oczywiście w moim odczuciu też Szymon to jest jednak liga wyżej niż Filip Stawowy, mój poprzedni przeciwnik. I ja mam taki styl właśnie wspinania się po szczeblach kariery spokojnie, nie śpieszę się nigdzie, jem łyżeczką jakby pomału. Oczywiście ja już mam oko na Phila DeVriesa, ale jakby jestem w stanie sobie rozłożyć bez popędów jakichś takich nadmiernych całą swoją ścieżkę kariery, więc po kolei najpierw był Stawowy, teraz będzie Bayer, zobaczymy kiedy na Phila też przyjdzie czas. W takim razie zapytam Cię o światowe MMA i o to, co się dzieje aktualnie w UFC. Niedawno w spektakularny sposób Tomas Pina zdobył pas tymczasowy, póki co, w potencjalnej walce z mistrzem tej organizacji. Jakie dajesz szanse Tomowi z Jonem Jonesem? Mm-hmm. So let's talk a little about the world MMA. We have new heavyweight champion, interim one, but he's new, Tomas Pinal. So what chances are for him? What chances do you give him in order to him to fight John Jones? Yeah, Tomas Pinal, I think he looked great. I think he is the future of the heavyweight division, but I would never bet against John Jones. So doesn't matter who he fights, I will always pick John Jones. So yeah, in this matchup I will also pick John Jones. No rzeczywiście, Tomas Pinal jest postacią, która bardzo wyróżnia się w świecie MMA i również w swojej dywizji i ja uważam, że jest przyszłością MMA, jest takim bardzo przyszłościowym, dobrze przekrojowym zawodnikiem. No niemniej w jakiejkolwiek zestawieniu będzie figurował John Jones, to zawsze będę wybierał Johna Jonesa, bo to jest po prostu GOAT, on jest legendą i tutaj tak samo bym wybrał. No dobrze, no w takim razie chyba tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. No i kilogramów nie zbijasz, domniemam, natomiast życzę w takim razie udanego odpoczynku przed walką. Thank you so much for the talk. Probably you don't cut weight, so I don't have to keep fingers crossed for that process. However, good luck for your fight. Okay, thank you very much. Dziękuję bardzo.